Hej, z tej strony, Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o Twitch Dropach, opowiem wam jakie są dokładnie nagrody za te Twitch Dropy jak to działa, no i jak to w ogóle można zdobywać, dlatego że już od zeszłego piątku mamy to oficjalnie aktywowane, bardzo dużo osób siedzi na tych oficjalnych streamach, dostaje właśnie te nagrody, no i są one naprawdę fajne, w sensie to jest tak naprawdę oglądanie, można to sobie wrzucić w tło i tak dalej i dostawanie nagród dla swojej postaci za darmo, za nic, więc bardzo fajna opcja, no i szkoda jakby ktokolwiek to przegapił na wstępie, zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam Wam idzie zdobywanie tych dropów. Na jakim powiedzmy dropie jesteście, ile macie tam procent, ile już zdobyliście. Chętnie sobie poczytam, jak to właśnie u Was wygląda. No i dobrze, jeżeli chodzi o te Twitch dropy, no to ja już wielokrotnie nagrywałem, jak można to zrobić, jak można sobie połączyć to konto. I jak generalnie te dropy zdobywać? No, ale teraz już wiemy dokładnie, jak to działa. No, i przede wszystkim, jeżeli zdobywacie taki drop, to dostajecie go na każde konto, które jest połączone z waszym ogólnym kontem Shake and Fidget. Więc to jest bardzo fajne. Nie musicie, jakby dla każdego konta zdobywać osobno, dla każdej postaci. Tylko macie to swoje ogólne konto Shake and Fidget. No, i każda postać, która jest właśnie z tym kontem połączona, dostaje nagrodę w zależności, jaki, de, no, jaki drop powiedzmy, chciałem powiedzieć, jaki dany drop, ale generalnie jaki drop po prostu. Po zdobędziecie po jakimś tam czasie oglądania tych oficjalnych streamów No to on leci właśnie na każdą postać połączoną z tym kontem ogólnym Shake Fidget To jest bardzo fajne, bo jak macie dużo postaci To nie musicie tam spędzać nie wiadomo jak dużo czasu na tych streamach Tylko po prostu dla każdej postaci dostajecie właśnie takowy dropik No i co? Wchodzimy sobie tutaj w opcję w lewym dolnym rogu Mamy oczywiście konto SF No i tutaj na dół zjeżdżamy i mamy coś takiego jak dropy na Twitchu Tutaj musicie sobie połączyć swoje konto ogólne właśnie Shake Fidget ze swoim kontem na Twitchu, na którym planujecie oglądać właśnie te live'y. tak naprawdę dropy w tym momencie są dostępne tylko na oficjalnym kanale Shakes and Fidget. Widziałem, że tam jest jeszcze jakiś drugi kanał, ale on jest nieaktywny, więc tylko na oficjalnym kanale Shakes and Fidget. No i łączycie sobie, ja tutaj mam połączone oczywiście ze swoim Neutral SF, no i tak naprawdę tyle. Jak tutaj nie będziecie mieli podłączonego, no to zamiast odłącz to będziecie mieli połącz, no i sobie klikacie, logujecie się tam, uwierzytelniacie powiedzmy, że to wy, no i po. Po prostu wam to łączy i już tak naprawdę jest to gotowe. Jeżeli chodzi na Twitchu, jak to wygląda, to już wam tutaj pokazuję, bo mam odpalone, tylko chyba będę musiał troszeczkę zmienić. Dokładnie, mam to w takim okienku, niech będzie najbardziej nas interesuje prawy górny ruch, bo zobaczcie sobie sami, w tym momencie tutaj jestem na swoim koncie. No i wy w prawym górnym rogu jak jesteście zalogowani. Oczywiście to musi być to konto, które połączyliście właśnie z Shakesem no to klikacie na swój awatar, albo tam na to kółeczko, jak nie macie awatara, no i macie coś takiego jak drop i nagrody, tutaj tą zakładkę klikacie ją, no i ona Wam się powinna w taki sposób pojawić ja już tutaj Wam też w tym momencie to tak przytnę, bo tak przycięłem żeby było na pewno wszystko widać natomiast teraz mogę to zrobić w taki sposób tutaj mamy tą kampanię Shakes and Fidget, więc powiedzmy, że zrobię tak no i w miarę to wszystko widać, no i właśnie, teraz to wygląda w taki sposób, ja tutaj mam jakieś inne rzeczy, na przykład tutaj jakiś drop z Lost Ark'a jak widzicie, coś tam starego no ale właśnie mamy shakes and fidget drops set no i mamy, ja tutaj jeszcze nic nie zdobyłem w ogóle muszę zacząć to robić, no ale tak czy inaczej mamy właśnie te nagrody, no i macie po kolei mamy pierwszy drop, potem mamy drugi, trzeci i tak dalej i tak dalej to jest akurat dość proste no bo tutaj mamy taki starter pack czyli powiedzmy wszystko, zaraz wam oczywiście powiem jakie są dokładnie te nagrody potem mamy jakieś surki do twierdzy potem mamy coś do kowala, potem mamy osiągnięcie to w klaserze, potem mamy energizera, to są chyba po prostu jakieś potki, tutaj mamy soul take czyli to są po prostu dusze, no i mamy ramkę za oglądanie właśnie tych streamów, więc no wszystko jest takie w miarę logiczne, no i oczywiście działa to tak, zobaczcie w ogóle, że te dropy kończą się 18 sierpnia o 23.30, więc nie wiem, czy jak po prostu to się skończy, to będzie można od nowa to zdobywać, czy będą jakieś inne może te nagrody, czy cokolwiek, w każdym razie no trzeba się śpieszyć, bo do 18 sierpnia to jest zaplanowane, a co będzie dalej to nie wiadomo. No i właśnie, mamy napisane na jakich kanałach możemy te dropy zdobywać, no i mamy tutaj Shake and Fidget Oficjal, czyli ten oficjalny kanał Shakes and Fidget, no i mamy Dawid David może bardziej, playa, streamer nie wiem kto to jest, szczerze mówiąc nie widziałem u niego żadnych streamów więc głównie tutaj skupiamy się na oficjalnym kanale Shake and Fidget no i tyle, i mamy to zdobyte, jak widzicie ja tutaj mam już 1% i po prostu te dropy sobie po kolei odbieramy tutaj mamy do obejrzenia godzinkę z tego co widzę, jak tą godzinkę sobie obejrzymy to może lecieć w tle ten stream można go nawet nie słuchać, można wyciszyć kartę, jak ktoś ma taką potrzebę i to i tak się będzie nabijało, więc z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. No i właśnie, mamy tutaj godzinkę, jak tą godzinkę będziemy oglądać, no to wtedy ten drop będzie do odbioru, klikamy sobie gdzieś tam odbierz, pewnie na tym tym no na tej końce powiedzmy no i tyle i on będziemy mieli zaptaszkowane i będziemy mogli zdobywać kolejną nagrodę zresztą tutaj mamy napisane odbierz poprzednią nagrodę aby zacząć zdobywać postępy do tej i tak dalej i tak dalej lecimy po prostu po kolei łącznie chyba trzeba oglądać te streamy nie jestem pewien pisaliście mi chyba z 18 godzin albo 17 coś takiego nie jestem pewien w każdym razie no wszystko będzie wam pisać i będziecie sobie po kolei właśnie odblokowywać co tutaj mamy więc nie jest to niską Trzeba tylko pamiętać, żeby to odbierać. No i tyle, jak sobie odbierzemy na tym Twitchu, powiedzmy nawet tą pierwszą nagrodę, i będziemy zdobywać kolejną. No to ta pierwsza zazwyczaj po około 5-10 minutach skakuje wam na wasze konta. Pojawia się to okienko takie pop-upik, w sensie jak na przykład nie wiem, wpisujecie mój kod jakiś, to też się taki pop-up pojawia i tam wam pokazuje, jakie nagrody wam dał ten kod. No i z tym jest dokładnie tak samo: pokazuje wam się taki pop-upik, właśnie. No i dostajecie po kolei te nagrody, które możecie tutaj dostać. Więc nie. Nie jest to nic skomplikowanego, a jest to warte, dlatego że chociażby osiągnięcie, dzięki któremu macie plus 5 statystyk, tutaj leci z tego pierwszego bardzo dużo golda, zaraz do tego przejdę. No ogólnie lepiej to mieć niż Niemiec, skoro się pojawia taka opcja za darmo. No i skoro za darmo y, możecie coś dostać Dobrze, więc tyle jeżeli chodzi o Twitcha Tak to można ogarnąć Najpierw włączycie konto z ogólnym Shake Fidget. Potem wchodzicie w te dropy i nagrody I już powinniście mieć to, y, no powiedzmy aktywne Więc to już mogę wam wyłączyć No i teraz dzięki tutaj uprzejmości jednego z moich widzów Bo ja powiem wam szczerze, że weekend byłem na wyjeździe I tak naprawdę byłem trochę wyłączony ze wszystkich jakichś tam newsów I no tak naprawdę nie śledziłem tego Jak mam być szczery, no to dzięki uprzejmości mojego widza y, Mamy tutaj ładnie Opisane, co daje nam każdy drop, więc to jest bardzo fajne. Tutaj podziękowania, oczywiście, dla Delfa. No i jak to wygląda? Przede wszystkim pierwszy drop to jest złoto, 40 klepsydr i 30 laki coinów. No i jeżeli chodzi o to złoto, to powiem wam szczerze, że jest naprawdę dużo tego złota. To jest oczywiście w zależności od levela, więc im mamy wyższy level, tym więcej. No ale widziałem, że na jakimś tam 500-600 levelu nawet kilkadziesiąt podstaw z tej pierwszej paczki potrafiło polecieć, więc warto jest to zrobić, zwłaszcza, że mówię, na każde konto dostajemy ten drop, no po prostu dostajemy do każdego konta, do każdej postaci połączonej z tym ogólnym kątem Shake Fidget, więc tym bardziej jest to fajne i tym bardziej warto się tym zainteresować, bo te statystyki można sobie fajnie wzmocnić właśnie dzięki tej pierwszej paczce. Złoto, tak jak wspomniałem, się skaluje z levelem więc no jest to spoko, jest to po prostu spoko. Drugi drop to jest drewno i kamień, wartość ich to około tyle, ile za trzy kostki u hazardzisty, ok. Trzeci drop to jest metal i kryształy do kowala, około tyle co jedna ta paczka. Jeżeli chodzi o metal i kryształy, to pisaliście mi wczoraj na streamie, że są to śmieszne ilości, nawet jak macie jakiś wyższy level czy coś, to i tak są bardzo małe, więc to nie jest jakoś bardzo kuszące powiedzmy, no ale tak czy inaczej lepiej to wiadomo mieć niż nie mieć. Kolejna sprawa to jest czwarty drop, osiągnięcie do klasera, no i oczywiście tutaj mowa, ja tak muszę co chwilę tym OBS-em zmieniać, przerzucać, wyłączać, w każdym razie osiągnięcie do klasera to jest oczywiście to, Lucky Drop, no i to jest też spoko, bo to jest plus 5 yy, do statystyk, więc wiadomo jak to wygląda. Dobra, lecimy teraz dalej, pyk, kolejny drop to jest Energizer, yy, no i tutaj Delfik napisał, że nie wie dokładnie, ale sądząc po grafice to są jakieś potki, może nie śmiertelka, no i faktycznie pewnie jakieś po prostu potki, nie jest to jakieś nie wiadomo jak mocny drop, no ale potki oczywiście również się przydadzą, zresztą no jak widzicie to idzie tak piętrowo w sumie ta paczka pierwsza jest najbardziej taka opłacalna dlatego, że daje bardzo dużo golda skaluje się z levelem, no ale oczywiście osiągnięcie też jest spoko, a żeby zdobyć osiągnięcie to musimy te dwie poprzednie też zdobyć czy tam bardziej trzy poprzednie nawet więc no lepiej po prostu wszystko odebrać i mieć to z głowy więc energizer również myślę, że to są po prostu potki, dalej mamy piąty a nie, szósty drop przepraszam, to są dusze do podziemia, no i siódmy drop to jest, to jest ramka twitchowa. To jest ta ramka, o której ja myślałem, że tych ramek będzie dużo. Okazało się, że w tym momencie, przynajmniej na razie, jest tylko jedna. No i ramka twitchowa wygląda w taki sposób. No jest to poniekąd jakieś nawiązanie do Twitcha, jest to poniekąd jakieś nawiązanie tam, wiecie, do oglądania tych streamów i tak dalej. No ale czy to jest jakieś gigaładne. Nie wiem, w sensie nie widziałem chyba jeszcze nikogo, kto ma tą ramkę. Zresztą na pewno, bo to jest jako ostatni drop, więc jeszcze raczej nikt tego nie odebrał. Czy to jest ładniejsze od złotej ramki? Wydaje mi się, że nie. Jak to się będzie prezentować na postaci, zobaczymy. W każdym razie tak ta ramka po prostu wygląda. No, i to jest właśnie ostatnia nagroda za te Twitch dropy no i chyba tyle, i chyba tyle tak naprawdę, więc no mówię pierwsza paczka bardzo fajna, czwarta paczka bardzo fajna, bo to jest to osiągnięcie no i ta rameczka też spoko ją mieć na koncie aniżeli nie mieć, więc powiedzmy, że też całkiem fajna mówię, dropy zostały włączone w zeszły piątek będą do 18 sierpnia nie wiem co później, czy będą od nowa czy będzie można od nowa zdobyć, czy będą zmieniane może na przykład jakąś inną ramkę będziemy mogli w kolejnym, w kolejnej edycji powiedzmy tych dropów dostać, nie mam pojęcia w każdym razie polecam wam to sobie ogarnąć, bo po prostu są to mówię: darmowe statystyki, darmowe surowce, no i jakieś tam osiągnięcie, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko chyba z mojej strony, wszystko co powinienem powiedzieć, to powiedziałem Bardzo fajna opcja, to już powtarzam trzeci raz, ale to jest właśnie to, że na wszystkie postacie, które są połączone z ogólnym kątem leci ten drop jak odbierzecie, to mówię, nie dostaniecie raczej od razu, będziecie musieli poczekać z 50 minut i się zalogować na postać i i tak to dostaniecie, bo widziałem, że ludzie właśnie pisali że nie dostali od razu, a potem minęło 5-10 minut i już im to wyskoczyło, dostali te nagrody, więc cierpliwości i na pewno to wpadnie. Nie widziałem chyba żadnej osoby, która by się skarżyła, że odebrała ten Twitch Drop, a on się jej nie pojawił na swoich kontach, więc z tym problemu być nie powinno. Polecam to ogarniać, polecam sobie załatwić, bo czasu zostaje coraz mniej. Te streamy na Twitchu, jeżeli chodzi o oficjalny kanał Shake sam. Bo tutaj w ogóle macie odnośnik jeszcze w gierce. Tutaj macie odnośnik do Twitcha. One są chyba od poniedziałku do piątku. O godzinie 16, jak się nie mylę. Może jeszcze zerknę dla pewności, jak to wygląda. Momencik, momencik, żeby Was tutaj nie skłamać. Bo kiedyś to było 18, ale oni te godziny w międzyczasie zmienili. I chyba teraz jest o 16. Nie, przepraszam, o 17 z tego, co widzę. O 17 odpala... Chociaż nie, tu o 16, ale tu był elevator. Tak, ale na co dzień jest o 17 z tego, co widzę. Okej, okay, czyli od poniedziałku do piątku z wyjątkiem wtorku, czyli poniedziałek, środa, czwartek, piątek o godzinie 17 są live właśnie na Twitchu oficjalnym i tam można oglądając zdobywać te dropy. Trwają zazwyczaj godzinę, chyba, że jest jakiś większy event albo coś takiego, więc... Tak jak wam mówię, tak to się prezentuje, polecam sobie wbijać, nawet wrzucić w tło dla pewności jak wrzucicie w tło, zmutujecie, nie będziecie tam aktywni to sprawdzajcie co jakiś czas 3% pod tym danym dropem, który teraz zdobywacie wam rośnie, żeby nie oglądać na marne i powinno być wszystko w porządku. Tyle ode mnie. Pięknie Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało taki krótki odcinek informacyjny co do tych dropów, już taki można powiedzieć kompleksowy, żebyście wiedzieli co i jak. Subskrybujcie z dzwonem, oczywiście kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama. I na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie oczywiście, piszcie komentarze, jak tam Wam idzie zdobywanie dropów. No i tyle. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!